No witam wszystkich serdecznie. Słowacja, Wielka Fatra. Po raz kolejny. Tylko tym razem inna trasa. Także zapraszam do kolejnego odcinka po Słowacji i po pięknej Fatrze. Lecimy! We ran so fast up the mountain as the sun fell low. We climbed so high to chase the lights and from the sunset glow. Słuchajcie, akcja tego typu. Idę sobie, stanąłem przy rozwidleniu szlaku i słyszę potężny ryk. Aż włosy dęba mi stanęły. Masakra. Stanąłem i nasłuchuję dalej. Patrzę, wraca się para Słowaków, chłopak i dziewczyna, i mówią mi, żebym tamtędy nie szedł, bo niedźwiedź tam jest. Także masakra. Także stworzyliśmy taką grupkę 5 osób, bo jeszcze 2 osoby do nas dołączyły, czyli jest 4 Słowaków i ja, jeden Polak, i próbujemy iść inną trasą. No, z tego co Słowacy mi powiedzieli, dość dobrze znają tutaj góry. Jako że mieszkałem na Słowacji, że porównując do Tatr, to Wielka Fatra, jeśli chodzi o niedźwiedzie, to jest naprawdę o wiele, wiele więcej. Także oby tylko nie trafić na niedźwiadka. Powiem wam, że ryk był przepotężny, stanąłem jak wryty. Także zobaczymy, idziemy grupką, będzie raźniej. Powiem wam, wyrypa konkretna do góry. Cały czas trawersujemy te zbocze tutaj. Także jest intensywnie. Przerwa na kawkę w takim oto miejscu, ruiny górnej stacji kolejki. No, rozmawiałem chwilę ze Słowakiem, tym co wchodziliśmy tutaj przez jakiś czas do góry. No właśnie pytałem się, czemu w takim stanie, a nie innym jest ten budynek. No to opowiedział mi właśnie, że ten stał latami i Słowacy stwierdzili, że ten zburzą, postawią nowy zamiast tego, bo ten już stary. No, ten zburzyli, ale nowego już nie postawili. Tak więc to stoi i straszy, że tak powiem. No, a ja sobie zrobiłem tutaj przerwę, zjadłem coś, teraz sobie robię kawę, no i ruszam dalej. Słoneczko świeci. Mgła się trochę rozgoniła. Zobaczcie, widoki takie. Jest pięknie. Także do celu zostało mi 3 godzinki. Jest godzina 12. No, liczmy, że już 4 pomału. Jeszcze jakaś może przerwa po drodze. Także myślę, że o 16 powinienem być przy chacie pod Borisową. Także jest pięknie. We'll be right back.
doszedłem do chaty pod Borisową. Tak to wygląda. Idę zaraz zapytać o nocleg. Na szczyt Borisowu stąd jest 30, ponad minut, 35 minut bodajże. Także przemyślę to, czy mi się chce iść, bo powiem wam, że jestem mega ściorany. Nogi to po prostu tyłek wchodzą. Póki co robię sobie coś do jedzenia, bo jestem okropnie głodny. I zobaczymy dalej. Słuchajcie, taki mam pokój, widzicie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miejsc noclegowych tutaj jest. I jedno miejsce należy do mnie. Jak sobie wybiorę, myślę, że tutaj przy okienku będzie ok. Tutaj jest okienko na świat z pięknymi widokami na góry. Tak to wygląda. Superancko. A to ja. Wow. A więc tak, kolacja zjedzona, pokój ogarnięty. Jeśli chodzi o nocleg tutaj, to jest 20 euro. No trochę, można powiedzieć, dużo, niedużo. Ale ja zawsze uważam, że trzeba wspierać takie miejsca, bo takich miejsc jak ta chata pod Borisową jest mało. Przynajmniej tu na Słowacji to już w ogóle. Dlatego uważam, że te 20 euro no to nie jest jakiś duży pieniądz. Tym bardziej, że oni też muszą jakby zaopatrzyć tutaj, dojechać, a to nie jest takie proste zaopatrzenie tutaj dowieść. Także uważam, że 20 euro to nie jest dużo. Także dobra, zjadłem kolację i myślę, że wybiorę się jednak na ten Borisow. Bo chyba nie odpuściłbym sobie jakiegoś zachodu słońca, choć nie zapowiada się coś nic spektakularnego, bez dużo chmur. Ale kto wie, może na górze okaże się całkiem coś innego. Także lecimy na Borisow, na zachód słońca. No to wchodzę na Borisow. Podobno 20 minut, jak mi powiedział właściciel chaty, 25 minut z papieroskiem. No, ciekawe. No, ale idę, nie odpuściłbym sobie chyba tego. Zobaczymy, co w ogóle będzie z tego zachodu słońca, bo widzicie, jak jest dużo chmur. Także nie zapowiada się jakiś spektakularny zachód słońca. Ale idę, zobaczymy. Także widzimy się na górze. Niestety, tym razem pogoda nie dopisała. Zachodu słońca nie było w ogóle. Ale przynajmniej weszłem na szczyt. Także nie mam sobie nic do zarzucenia, że będąc tak blisko pod Borisową, nie weszłem na szczyt. Także spadam do chatki, na dół wyspać się porządnie. No i myślę, że jutro chyba będę wracał do domu tą samą trasą. To jednak 16 km do przejścia. Dzisiaj mi to zajęło z małymi przerwami 8 godzin dokładnie, ponad 8 godzin nawet. Około 9 wyszłem, a około 17 byłem pod chatą. Także tak dzisiejszy dzień przeleciał. No to witam wszystkich serdecznie. Godzina 6 rano. Postanowiłem wstać trochę wcześniej, żeby zrobić sobie śniadanko. No i ruszyć dalej w drogę. Dosyć chłodny poranek. W nocy chyba troszkę popadało. Ale tragedii nie ma. Także robię sobie kawkę, żeby mnie postawiła na nogi. Jem śniadanko. No i lecę dalej. Także wszyscy jeszcze śpią w utulni. Utulni w chacie. Słońce się już budzi za nami do życia. Jest dobrze. Noc przespana pięknie. Położyłem się o 19 i obudziłem się dopiero o 5 rano. O, zobaczcie, kto przyszedł. Mój mały kolega przyszedł na śniadanie. Kolega przyszedł na śniadanie. No co byś chciał? No. Fajnie jesteś. Śniadanko byś chciał ze mną zjeść, co?
No to ruszam dalej w drogę. Błotniście się bardzo zrobiło, trzeba uważać. Tak. Ale powiem wam, jestem mega wypoczęty. Noc przespana naprawdę, spałem 10 godzin, także tego snu potrzebowałem bardzo po wczorajszym dniu. Także przede mną 15 km marszu, 15 km pięknych widoków i trzeba wrócić do domu. Ale wycieczka piękna i wrócę na pewno jeszcze nie jeden raz, bo Wielka Fatra jest przepiękna. Także lecimy dalej. W wczorajszym prawie spotkaniu z niedźwiedziem postanowiłem, że dopytam trochę właściciela chaty, jak to tutaj wygląda tak naprawdę z tymi niedźwiedziami. Czy była kiedyś sytuacja, że niedźwiedź zaatakował niedźwiedzia? Czy niedźwiedź zaatakował człowieka? Generalnie ja kiedyś szukałem na internecie, żadnych takich informacji nie znalazłem. No i on też mówił, że nie było jeszcze przypadku, że one raczej unikają ludzi, że jak żerują, to bardziej gdzieś w nocy. No i że generalnie może nie tyle, że nie ma się czego bać, bo trzeba, wiadomo, uważać i mieć oczy dookoła głowy. Ale nie jest źle, że tu nieraz widział niedźwiedzia gdzieś tam, ale on swoją drogę, on swoją stronę. Tak spotkanie wyglądało. Piękna pogoda się zrobiła, rozpogodziło się, słoneczko wyszło, od razu lepiej się idzie. Jeszcze chwilka i robię przerwę na jakieś jedzonko, bo już jestem głodny strasznie. Trochę mniej wieje, także jakąś miejscówę znaleźć tylko, żeby usiąść, zjeść. Pozostało mi tylko zejść już do samochodu, czyli ten najgorszy etap chodzenia po górach, czyli schodzenie i jeszcze raz schodzenie. Nogi dostałem mocno po dupie, że tak powiem. Także tym akcentem chciałem zakończyć ten filmik. Jeśli wytrwaliście do końca oglądania i film wam się podobał, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał. Może to nie jest jakieś oskarowe filmowanie, ale ja w ten sposób pokazuję swoje górskie przygody i przede wszystkim mam z tego ogromny fan. A jak to mówią, jak masz z czegoś fan, to to rób. Także dziękuję wszystkim, łapka w górę, subskrypcja i na pewno spotkamy się w następnych filmach, a będzie ich na pewno więcej. Także jeszcze takie widoczki na koniec, zobaczcie. Pogoda jest przepiękna teraz. Słoneczko świeci. A ja tu na samochodu idę do rodziny. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!